Cześć! Cześć! Psie sekrety w 5 minut, czyli behawiorysta wyjaśnia. A dzisiaj poruszamy temat pies i dziecko. Tak, pies i dziecko, a konkretnie chroń psa przed dzieckiem. No i właśnie, dlaczego to tak jest? Jak ja to usłyszałam po raz pierwszy od Ciebie, mówię, no, dziecko, pies w domu, kto ma, ten wie. Krzyżyk na drogę, uciekamy na Syberię. Zostawiamy dziecię kupy. Jak sobie radzą. I pytam Ali, Ala, jak to zrobić, żeby mi dziecko nie zostało zżarte przez psa? Bo tak kodowałam rzeczywistość, że zaraz mi pies zeżre dziecko, bo dziecko jest szybkie, bo wchodzi, bo czymś rzuci i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Szczęśliwie wszyscy żyją, nikt nikogo nie zeżarł. Natomiast wtedy ty mi powiedziałaś taką rzecz, która wymagała ode mnie takiego przemyślenia i przeprocesowania. Bo ja pytałam, jak chronić dziecko przed psem? Ta Ala mówi, co ty gadasz? Ty po prostu masz chronić psa przed dzieckiem. No i tak sobie, wiecie, myślę, okej, okay, Ala behawiorystka, no może ma poprzestawiane priorytety, sorry. No. Okej. No jak psa przed dzieckiem, przecież to trzeba dziecko chronić. No ale okej, okay, wytłumaczyłaś mi to potem, ja najpierw sobie przemyślałam, potem mi to jeszcze wytłumaczyłaś, o co to chodzi, Ala, bo to jest naprawdę mocne. I to działa, przede wszystkim, to działa. O co chodzi? Przede wszystkim, jak sobie tak pomyślimy o psie i o dziecku, to najczęściej, jeśli pies nie jest przez dziecko nękany, to nie ma żadnego powodu do tego, żeby zrobić jakąkolwiek krzywdę. Nie mówimy tutaj o patologiach, czyli o psie, który ma już, nie wiem, złe doświadczenia, jest agresywny ogólnie do ludzi, do dzieci, ma na koncie pogryzienia, tak? Natomiast chodzi o takiego zwykłego, standardowego, nazwijmy go w cudzysłowie, rodzinnego psa, który będzie gotowy bronić własnych granic, bo to też jest normalne. Więc jeśli zauważycie sobie, jak wygląda taka relacja małego dziecka, małe, powiedzmy, w przedziale, nie wiem tam, jak zaczyna pełzać do i 6 lat, no to dzieci najczęściej lubią zwierzęta, chcą z nimi przebywać, chcą je dotykać, obserwować je, uczestniczyć w tym, co one robią. Często dzieci bawią się w zabawę w pieska, na przykład jedzą z miseczki, tak i tak dalej, więc są takie zaangażowane. Pies ma jedzenie, co masz? Dokładnie. Pies ma rzecz, wodę. O, kocykiem cię przykryję, o podusie ci rzucę. To tak. No i właśnie, wiesz, to chodzi o to, że to są takie jakby dobre odruchy, tak? To są takie empatyczne odruchy i ogólnie jest to pozytywne. Natomiast pamiętaj, że tak jak ty to postrzegasz i twoje dziecko, niekoniecznie tak samo odbierze to twój pies. Mój pies, nie jestem zachwycony. No właśnie, bo ponieważ pies zazwyczaj jak odpoczywa, to chce mieć co? Spokój. Święty spokój. Nie dotykamy psa, no na czym zasada je, pies to śpi. Co? No jak je, to je, to damy mu zjeść. Już. Dokładnie. Jak na przykład bierze sobie zabawkę, to wcale niekoniecznie oznacza, że teraz marzy tylko o tym, żeby mu ją wydzierać z pyska i wyrzucać na drugi koniec pokoju. Co najczęściej się dzieje? I leżąc na ogródku, być rzucany kasztanami. O! Na przykład. Tak. Dokładnie. Więc jakby są takie różne zachowania, które nasze dzieci mogą postrzegać jako coś pozytywnego i zadzierzgującego relacje i kontakt, no a twój pies może to postrzegać jako wkraczanie w jego przestrzeń, przerywanie odpoczynku, czy rywalizację o różne rzeczy, zasoby, czy miejsca. Dlatego to jest takie ważne, żeby sobie to uświadomić, że jeśli będziesz blokować zachowania dzieci w takiej sytuacji, no twój pies nie poczuje się przyparty do muru, do ściany, tak, i nie sięgnie do jakichś ostrzejszych środków przekazu. To jest prawda, to co mówimy tutaj, to nie chodzi, wiecie, o dzieci 6-7, no 6 to może taka granica, ale 7-8-letnie, no bo wtedy tłumaczymy, tak? Nie rzucamy kasztanami, to jest proste. Ale jak macie w domu dwulatka, kto ma ten wiek, kto ma więcej dwulatków, to wie jeszcze lepiej, że to jest nie do ogarnięcia. Po prostu odwrócisz się na chwilę, on ma w ręku samochodzik i pam, o, bo tam piesek leży, tak? Jest to jakiś pewnie etap rozwojowy, ja to jak najbardziej rozumiem. Bada grawitację, te sprawy. I bardzo ładnie rączkę do rzutu ułożył. Tak. Natomiast fakt jest taki, że dla psa to jest bardzo dużo stresu, który jest na co dzień, bo najpierw raczkowanie, potem tuptanie, bieganie, rzucanie różnymi rzeczami, wkraczanie w przestrzeń psa. To, co ja zaobserwowałam po tej właśnie rekomendacji, chroń psa przed dzieckiem, ja się zawsze ustawiam frontem do dziecka, a nie do mojego psa. Mój pies, że ja nie wie, że nie wchodzę z nim w konfrontację, że on nie jest dla nas problemem. I dzięki temu jakby rozwinęła moje... psy są agresywne, tak? Bardzo dużo mają komunikacji agresywnej, mają bardzo takie wąskie granice osobiste, nazwijmy to. Tak, bańkę introwertyków. Bardzo mają, tak. Tak, wąskie granice. I ten dwulatek stale wkracza i wkracza w te granice. Natomiast moje psy, widząc jakby naszą postawę dorosłych tutaj, opiekunów, doszły do wniosku, że one mogą sięgnąć do tych narzędzi, które działają, czyli warczenia, kłapnięcia na odległość, tak.
i dwulatek zakodował i trzyma dystans, a jak dziecko zaczyna trzymać dystans, to się relacje prostują. Tak. Więc jakby ta porada uprościła nam życie rodzinne, jeżeli ktoś ma dzieci i psa w domu, to my Wam polecamy jeszcze raz przesłuchać ten odcinek, podesłać znajomym. Dokładnie. I naprawdę chrońcie psa, tak, przed dzieckiem. Tym bardziej, że jeszcze tutaj się, tak jak powiedziałaś, że Twój pies zaczyna widzieć, że Ty działasz, tak, więc też jakby wydłuża mu się ten ląd cierpliwości, że mimo wszystko, prawda, nawet mając małą cierpliwość do dzieci i do tego, co się robi w jego obecności, to pies wie, dobra, chwilę poczekam i mi pomogą, tak? Dokładnie. Więc to też nie jest takie, że od razu będziesz miał zęby na buzi dziecka, tylko trochę później masz czas na reakcję, zatrzymanie całej sytuacji. Dużo możesz, tak? Tak. To jest chyba zaczynasz mieć wpływ po prostu. Tak. I widzą to wszyscy, i Twoje dziecko, i Twój pies. Także uczcie się dalej, bądźcie z nami, trzymajcie się i trzymamy kciuki. Do zobaczenia. Pa! Pa.